Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w nowym filmie, w którym widać, że prace dotyczące salonu powoli dobiegają końca. Możecie wnioskować po mojej koszulce, że dzisiejszy filmik będzie dotyczyć PlayStation, a dokładniej miejsca na jego dysku, bo okazuje się, że można go rozszerzyć. Każdy z użytkowników PlayStation 5 na pewno miał tego typu problem i przypadłość, że spoglądali oni na swoje wolne miejsce i dowiadywali się, że nowego koda nie są w stanie zainstalować, chyba że usuną jedną ze swoich aplikacji, w które grali. A nikt tego nie lubi w trakcie kampanii. Ja sam wielokrotnie borykałem się z tego typu problemem. Zastanawiałem się, którą z aplikacji skasować, żeby zrobić miejsce dla innej. Gry zajmują cały czas coraz więcej miejsca i w tym momencie nie mam niczego zainstalowanego ogromnego, ale mamy przykład. Demon's Souls 53 GB, a taki kod nowy no to waży ponad 100 GB, co oznacza, że tych gier możemy zainstalować co najwyżej kilka. Musielibyśmy się długo bawić, żeby rzeczywiście tą konsolę jakkolwiek wykorzystać, tak jakbyśmy chcieli. Smutne. Czy jest jakiś sposób, żeby temu zaradzić? Sony dotychczasowo nie dawało nam większego pola manewru. Mogliśmy albo korzystać z wbudowanego, dosyć małego dysku wewnętrznego, który by pomieścił wszystkie interesujące nas tytuły, albo mogliśmy podłączyć zewnętrzny dysk na USB i grać jedynie w gry z PlayStation 4. Owszem, to jest ograniczone i obarczone pewnymi przeciwnościami, ale wiecie co? Więcej o tym będzie w dzisiejszym filmie, który właśnie zaczynamy. Dotychczas byliśmy dosyć mocno ograniczeni. Mogliśmy podłączyć zewnętrzny dysk. Ja mam w tym przypadku WD Black D30 500 GB, który w tym momencie możemy sobie otworzyć. W środku jest dosyć standardowo. Możecie zobaczyć, że jest nasz dysk. Jest 6 rano. Czekaj, mam na wszystkich telefonach budziki. Jeszcze mi zadzwoni budzik na górze. Niezakłócony sen innych użytkowników sypialni został uratowany. Miałem wstać. A nie, ja po prostu nie spałem. W zestawie mamy tak naprawdę dysk oraz przewód USB, no i podkładeczkę, żeby ten mini duży dysk móc elegancko zamontować. Takie kombo daje nam możliwość wybrania w pamięci masowej rozszerzoną pamięć masową i teraz sformatujemy sobie dysk. Jak on się sformatuje, to będzie można na nim instalować gry. Ale to powoduje pewne ograniczenia. Jeżeli podepniemy sobie dysk przez USB, o, to gry i aplikacje dla konsoli PS4 będą teraz instalowane w rozszerzonej pamięci masowej USB i możemy zmienić miejsce instalacji. Zobaczcie, w tym momencie mamy gry i aplikacje na PS4, tylko możliwość wyboru albo pamięć konsoli, albo rozszerzoną pamięć masową, co jest bardzo wygodne, bo rzeczywiście w miarę tani sposób jesteśmy w stanie rozszerzyć nasze miejsce na konsoli pod starsze tytuły, które chcielibyśmy także ograć. Ale to nie jest wszystko, bo powstał niedawno update na blogu PlayStation, gdzie było wszystko opisane dotyczące tego, co fajnego. Nawet teraz mam powiadomienie, że nie mogę zainstalować, bo już tam jest jeszcze jedno. No to jak jest taka sytuacja, to możemy jeszcze na ten dysk zewnętrzny grę zarchiwizować. Co to oznacza? Że przerzucamy na przykład makietę, chcemy ją przenieść na dysk zewnętrzny, możemy ją zarchiwizować, czyli nie usuwamy plików gry, tylko one są wciąż z nami na dysku zewnętrznym. Jakbyśmy chcieli ponownie w tą grę zagrać, to możemy te pliki z dysku zewnętrznego przenieść na wewnętrzny i wtedy możemy tą grę odpalić bez ponownego jej instalowania. Ściągania. Sony ogłosiło na swoim blogu długo wyczekiwany feature, który w końcu wchodzi do użytku, bo na samym początku, jak była ogłoszona premiera, była informacja, że pojawi się możliwość rozszerzenia dysku konsoli za pomocą po prostu dodatkowego dysku zewnętrznego, ale po dziś dzień czekaliśmy bardzo długo na to, żeby w ogóle ta funkcjonalność działała. I w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować dysk, którego wymagania są dosyć spore i które trzeba spełnić, a ten dysk spełnia te wymagania, które są mocno wyśrubowane. Jak sobie spojrzycie chociażby na tą tabelkę, która znajduje się obok mnie, to sama prędkość dysku, samego odczytu na poziomie 5500 MB na sekundę to jest dosyć wyśrubowana konieczność, żeby dysk musiał ją spełnić. Już nie wspomnę o tych innych elementach. Macie linka na dole w opisie do tych wszystkich wymagań, to możecie sobie zobaczyć. Oprócz tego, ważna rzecz, dysk powinien mieć w sobie wbudowany radiator. A dlaczego w ogóle o tym dysku mówię? Bo sam Mark Cerny na swoim Twitterze wspomniał o tym, że ten dysk kupuje do swojego PlayStation 5. A jak on kupuje, to znaczy, że to dobre. Mark Cerny, producent znany z Marvel Spider-Man, Crash Bandicoot 3, Death Stranding, programista, designer gier. Dużo jest o nim w internecie, to możecie sobie na jego temat poczytać. A wróćmy teraz może do dysku. WD Black SN850 ze swoimi prędkościami spełnia wymagania stawiane przez Sony. Aż do 7000 MB odczytu. To oczywiście nie wszystko.
bo Sony wspomina także o tym, że dysk, który będziemy montować do konsoli, powinien mieć radiator, a ten radiator swój własny zintegrowany ma, więc będzie chłodno. Wystarczająco chłodno, żeby podczas pracy dysk się nie przegrzewał, a tym samym nie zwalniał. I tak jak dyski są dosyć małe w swojej wielkości, tak radiator dodaje im troszeczkę miejsca i to jest kolejny element, żeby ten dysk nam się zmieścił do tej konsoli, a ten się mieści. Jak zadajecie pytania, czy dysk SATA może być, to nie, dysk SATA nie może być. Musi być NVMe. Tu, o, ten. Pytanie, czy montażu takiego dysku należy się bać? Otóż nie. Wystarczy po pierwsze wyłączyć naszą konsolę, ale całkowicie, nie tylko do trybu spoczynku. Następnie dotykamy się czegoś metalowego, co jest uziemione. Nie wiem, czy to jest uziemione, ale się dotknę, żeby rozładować wszelkie ładunki elektrostatyczne, które mogłyby ewentualnie uszkodzić dysk albo konsolę. Następnie po tym, jak odłączyliśmy wszystkie przewody od naszego PlayStation, kładziemy go logotypem w dół i wtedy, żeby zdjąć panel boczny, wystarczy delikatnie pociągnąć ten bok do góry i pociągnąć panel w bok. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj tego typu elemenciki, które są lekko pod bokiem, a odginamy ten panel, bo tutaj mamy takie dwa cypułki, które wyglądają troszeczkę jak Lego i wystarczy, że je odegniemy i wtedy nam panel odpuszcza i możemy go ściągnąć. To samo jest tak naprawdę z drugą stroną. Też wystarczy lekko odgiąć, tylko tutaj przy PlayStation i też tam ściąga. Ale zajmijmy się tą stroną, która nas interesuje. Teraz bierzemy śrubokręcik krzyżakowy i możemy odkręcić ten fragment, ten element. On będzie schodzić nam w bardzo prosty sposób. Wyciągamy i schodzi. To, co w tym momencie widzicie, to miejsce na zamontowanie naszego dysku, czyli slot na M2. I on ma tutaj wypisane numerki w zależności od wielkości naszego dysku. Może być 2230, 4260, 80, albo mamy tutaj 110 na samym końcu. Ale że nasz dysk przychodzi w formacie 2280, bo taka jest jego długość, no to potrzebujemy ten dystans oraz śrubkę przekręcić z tego miejsca w to miejsce. Uważajcie tylko, żeby ta śrubka wam nie spadła w żaden z otworów, bo wtedy, żeby ją wyciągnąć, to już będzie bardzo duży problem. Natomiast sam dysk montuje się tak samo jak do komputera. Delikatnie wkładamy go pod kątem do samego slota i potem, jak on nam wejdzie, to będzie delikatnie odstawać. No i żeby się trzymał na miejscu, to bierzemy naszą śrubkę, którą dopiero co wykręciliśmy, dokręcamy. Czuję się, jakbym jakiegoś chipa montował. I po wszystkim jeszcze montujemy zaślepkę, tak żeby wszystko było elegancko zakryte i zamontowane, jak producent przekazał. Wiecie, że wszystkie elementy PlayStation są pokryte symbolami PlayStation, nie? To zobaczcie w ogóle na tą śrubkę. Ona na sobie ma nawet małe trójkąty, kwadraty, krzyżyki i prostokąty. No i żeby zamontować panel boczny z powrotem, wystarczy, że go położymy, przesuniemy, aż usłyszymy kliknięcie i wszystko jest zamontowane. Możemy podłączyć konsolę i będzie nam działać. Teraz zobaczmy, co się stanie, jak odpalimy konsolę. Konsola się uruchamia, dajmy jej chwilę. Już się uruchamia. Wezmę sobie krzesełko. Mam tutaj idealne krzesło dla gracza, miniaturowe, żeby pasowało do dużego telewizora. I teraz, jak widzicie, po włączeniu konsoli od razu dostajemy komunikat. Aby używać urządzenia SSD M2, musisz je sformatować. Sformatuję je. I po sformatowaniu będzie gotowe do użytku, więc nic strasznego i niczego tak naprawdę nie trzeba robić. Możecie zobaczyć, jaka jest prędkość odczytu. 6333,958 MB na sekundę. Ja takiego szybkiego dysku nie mam nawet u siebie w komputerze, a konsola takiego wymaga. No i teraz, jeżeli wejdziemy sobie w pamięć masową, to możecie zobaczyć, pamięć konsoli wciąż pozostaje taka sama, natomiast pamięć masowa SSD M2 pozostaje 1,01 TB wolnego. I teraz możemy tak naprawdę zmienić miejsce instalacji gry i aplikacje na PS5, wybieramy sobie pamięć masową SSD M2 i dzięki temu będzie więcej miejsca i będzie można pościągać wszystkie gry, których mi brakowało. A przynajmniej tyle, ile zmieści się na 1 TB, bo jest jeszcze dostępny dysk 2 TB, a maksymalnie można rozszerzyć pamięć konsoli do 4 TB, ale to wszystko było w tabelce, która się pojawiła wcześniej. Minimalnie jest 250 giga. Zróbmy sobie test. Mamy na przykład Spider-Man Miles Morales, wybieramy go z biblioteki Start i w tym momencie... Aha, jeszcze zagraj w grę, zapomniałem. Stop. Mamy wybranego Milesa Moralesa, kliknijmy sobie Start i w tym momencie odpalamy grę z dysku wewnętrznego wbudowanego w konsolę. Zatrzymamy sobie w momencie, kiedy... W którym momencie najlepiej zatrzymać? Zaczniemy liczyć od momentu, kiedy będę wczytywać zapisaną grę 3. 3, 2, 1, Start. Jeszcze raz. Zaczniemy zliczać od tego momentu, kiedy klikamy kontynuuj, start. I zobaczymy, w którym momencie zobaczymy naszą postać. Oczywiście większość tych loading screenów, innych elementów się tak włączyło od razu. Miles Morales nie jest dobrym przykładem. Odpalmy inną grę. No i teraz słowem podsumowania. Okazuje się, że zmiana dysku jest bardzo prosta i z zapowiedzi Sony myślałem, że to będzie o wiele trudniejsze, ale okazuje się, że jest bardzo proste. I w tym momencie, po zdjęciu panelu, możecie zobaczyć, nic nie widać z zewnątrz, a wiadomo, że znajduje się w środku. Jest dysk. Wow.
fajnie to wygląda. Fajnie jest móc zaingerować troszeczkę w samą konsolę, bo w konsoli zbyt wielu rzeczy się nie da zmienić. Ale najważniejsze, zrobiłem parę testów, sprawdzałem prędkości ładowania, wczytywania i sprawdzałem w ogóle różnice, przenosząc gry raz na dysk wewnętrzny, raz na zewnętrzny, aż zrobił się wieczór. I się okazuje, że nie widać żadnej różnicy, jeżeli chodzi o prędkości wczytywania. Czuję się, jakbym korzystał po prostu tak samo z konsoli, jakbym korzystał normalnie, a z tej konsoli się naprawdę dobrze korzysta, jeżeli chodzi o prędkości ładowania i to jest nie to, co kiedyś. Konsole kiedyś były teraz są fajne. Więc po dzisiejszym filmie jedyne, co mogę powiedzieć, to, że w końcu mogę sobie zgrać wszystkie potrzebne mi gry, w które będę chciał sobie zagrać, w które jeszcze nie grałem, albo w które są w trakcie rozgrywania i mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. A poza tym to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tutaj są dwa inne filmy, które warto zobaczyć oraz listę na subskrybujkę. Mi pozostaje jedynie podłączyć konsolę z powrotem. Pozostało mi odpalić sobie Ghost of Tsushima i znikam na wieczór.